Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jeziora i lasy nie wystarczą, by ściągnąć turystę na Warmii i Mazury. Konieczna jest także współpraca. Miasta XXI wieku. Rozwijające się, przyciągające inwestorów, stwarzające nowe miejsca pracy. Tak, zmieniają się Warmia i Mazury, jednak nadal podstawą rozwoju tej części Polski jest potencjał, jaki posiada przyroda. O tym, jak budować nowoczesną ofertę turystyczną, dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez samorząd województwa. Trzeba mieć właśnie nowoczesną ofertę, nowoczesne możliwości pokazywania produktów turystycznych, tak aby już przybywali do nas turyści i goście, nie tylko dlatego, że jest pięknie, że jest krajobrazowo i można tutaj wypocząć, ale również aktywnie, tematycznie być zainteresowanym byciem na Warmii i Mazurach. Przykładem może być turystyka historyczna i związany z nią Szlak Kopernika czy Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Na konferencję zaproszono m.in. reprezentantów klastrów turystycznych, turoperatorów, gestorów bazy noclegowej oraz przedstawicieli krajowych i regionalnych organizacji turystycznych. Wszyscy zgodnie podkreślają, że ofertę turystyczną należy kształtować wspólnie. Nawet największemu hotelowi na Warmii i Mazurach nie uda się samodzielnie chociażby wyczarterować samolotu. W związku z tym branża rozumie to i zaczyna z tym współpracować i wspólnie z Urzędem Marszałkowskim realizujemy w tej chwili szereg różnych pomysłów na to, w jaki sposób te Warmię i Mazury uczynić bardziej dostępnym, bardziej ciekawym i zachęcić turystów, żeby wybrali tą destynację. Ten potencjał mamy i ja z zadowoleniem stwierdzam, że coraz więcej ciekawych rzeczy w naszym regionie się dzieje. I to zarówno imprez artystycznych, jak i różnych atrakcji dotyczących turysty, który chce coś zobaczyć, zwiedzać. Promowanie regionu i budowanie jego turystycznej marki to stała praca. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między krajowymi i lokalnymi organizacjami działającymi w przestrzeni turystyki. Nie dane nam było ze względów wizerunkowych. Może być postrzeganym turystycznie, ale to jeszcze bardziej nas zdeterminowało do tego, żeby robić to bardzo przemyślanie, precyzyjnie i konsekwentnie. I myślę, że tak naprawdę to przekłada się w dłuższej perspektywie na sukces danego produktu turystycznego. Kompleksowe informacje na temat bazy i oferty turystycznej Warmii i Mazur można znaleźć na portalu internetowym samorządu województwa Wrota Warmii i Mazur. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv